No siemaneczko wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się figą. Figą Bursa Siyasi. Jest to turecka figa, którą wysadzałem pół roku temu z nasionek. Postaram się Wam wstawić jakieś etapy wzrostu tej figi. Dużo tego nie było robione, ale coś tam mam, także sobie zobaczycie, jak ta figa rosła. Teraz już niektóre sadzonki są pokaźnych rozmiarów. Powiem tak, że nawet mają po jakieś 10 cm. Także stwierdziłem, że tutaj burz się zrobił. One były wsadzone w takiej wielodoniczce. Także już mają tutaj ciasno. Więc zajmiemy się dzisiaj rozsadzeniem ich do większych doniczek. Nie będę robił pojedynczych sadzonek. Tylko tak jak tutaj mamy całą kompletną wielodoniczkę, to taki komplecik będę sadził do jednej doniczki większej. Przy okazji zobaczymy sobie, jak wygląda system korzeniowy. Jak widzicie, liście w ogóle niepodobne do figi, aczkolwiek tutaj już ta starsza sadzonka, największa, zaczyna mieć listki takie typowo w kształcie figowym. Także bierzemy się za robotę. Ja tutaj odsunę to i po kolei będę wyciągał sadzoneczki. Nie chcę to za mocno też tego wyciągać, żeby nie popsuć, ale może się uda jakoś delikatnie. O, mamy pierwszą wyciągniętą. Widzicie, ziemia bardzo sypka. Jak widzimy, system korzeniowy jest taki bardzo delikatny. Tutaj są jakieś większe korzonki. O, tutaj też mamy jakiś większy w barwie takiej jasno-żółtej. No i taki komplecik sobie wysadzimy zaraz do doniczki. Doniczkę już mam wstępnie przygotowaną. Tutaj połowę ziemi już jest nasypane. Na spód dałem trochę obornika, także żeby też te figi miały co jeść. Także działamy z tematem. O. Thank you.
Jak widzicie, figi już przesadzone, przyniosłem do szklarni. Tutaj teraz sobie będą rosły. Zobaczymy, czy im się uda urosnąć. Może się uda zaowocować. Zobaczymy. Jeżeli chcecie się przekonać, to zasubskrybujcie mój kanał, śledźcie filmiki i zobaczymy wspólnie, co z tą figą z nasionka. Trzymajcie się. Na razie, cześć. I zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych Wam życzę. Trzymajcie się.